Dzień dobry Państwu. Tym razem jaguar mojego kumpla z Jaworzna. Jaguar XJ, jak widzicie, X350 z pakietem. Fajne felgi, kawał gumy 275x35, 20. To już ostatni jaguar z takimi proporcjami w takiej odsłonie. Następny już jest jajowaty, ten jest w opcji RHD, czyli right hand drive. Nie, no jak wyjeżdżasz, to ja cię chętnie nagram, jak odjeżdżasz z góry. No. A tu teraz można sobie pilocikiem cyk, takim scyzorykowym. Wow! Wnętrze, jak widzicie, w pięknej skórze. Strzelam, że jest to skóra naturalna. Wszędzie. W dotyku super. Robił ten samochód wrażenie. Parę lat temu, jak przyjeżdżał jeszcze poprzedni właściciel do mnie tym samochodem do Zakopanego. V6 diesel. Już tu ściszamy. Widzicie, jest tutaj ekran, ale jeszcze jest to jakość taka, no powiedzmy, starsza. Fajny dźwięk. Zaraz zobaczymy go w ruchu. W dotyku czuć, że te drzwi naprawdę sporo ważą. Czuć, że to auto jest po prostu solidne, fajny dźwięk zamykania. Oczywiście pełna elektryka. Normalnie popielniczka jeszcze, wyobraźcie sobie, jest, co chyba już w obecnych dzisiaj w samochodach jest raczej rzadkością. Jakaś miękki fajny przycisk. O i teraz, o, zamknąłem jednak. Udało się, wielkie połacie tutaj drewna. Zostały zegary w tubach, ale to już nie są takie tuby jak w X308, którego zresztą miałem z silnikiem 3.2 V8. Miałem też XJ40 Daimlera. Bardzo fajne auta. Tamte były XJ40 i X308. Były niższe zdecydowanie. Były autami mniejszymi. Niżej się też siedziało. To w ogóle było bardzo fajne w tych samochodach. Ciasne w środku, ale siedziało się bardzo nisko. Tutaj już auto jest większe, wyższe.